pierwsze trzy bramki meczu Legia Warszawa Miliarder Tchniewy mogły śmiało kandydować do miana bramki, jeśli nie sezonu, to przynajmniej miesiąca. Zdobywali je kolejno Radosław Michalski po świetnym solowym rajdzie, piątkowy solenizant Leszek Pisz przepięknym strzałem z rzutu wolnego i Wojciech Kowalczyk trafiając w samo okienko bramki Płaczkiewicza. Legia zagrała w pierwszej połowie zachowawczo, stąd tylko jedna bramka. Po zmianie stron, gdy legioniści znali już wynik z Łodzi, obraz gry uległ diametralnej zmianie. Gospodarze zagrali z olbrzymim animuszem i co ważniejsze polotem. Na tak grającą Legię Miliarder nie mógł znaleźć żadnej recepty. Efektem takiego obrotu sprawy były kolejne bramki. Czwarta samobójcza strzelona przez Nowaka po dośrodkowaniu Rotajczyka i piąta zdobyta przez Michalskiego strzałem głową. Uzasadniona była zatem owacja, jaką zgotowali swoim sympatykom kibice przy ulicy Łazienkowskiej. Panie Pawle, serdeczne gratulacje.